Matrix zaczyna się od jakiegoś pierdolnięta o zera i jedynkach i jako fizyk, parafizyk, paraprogramista, paramatematyk fajnie, że mówię o tym jako pierdolniętych zerach i jedynkach. Nawet zaczyna się od tych zerach i jedynek i policja robi akcję rodem, no właśnie, z Matrixa, bo są niezłe efekty specjalne, a my mamy pierwsze zdarzenie z panem Smithem. No i mamy typiarę przy kąpie, wpada przy okazji ekipa, a mamy pierwsze zderzenie z panem Smithem. I jego bandą, nie wiem jak to nazwać, kitowców, szurów! Szury są zdecydowanie najciekawszym stwierdzeniem, bo to jest moja banda moich szurowców i wy tak szybko dorastacie! Ale nevermind. No i ucieka przed tym porucznikiem, a porucznik robi niezłe akrobacje, jak biorąc pod uwagę to, że jest rok 99, jak widzicie te efekty specjalne, czujecie się jak w 2012 na polskim YouTubie. Potem jak zrobiła całą tą akcję, odwaliła wszystko, dzwoni do Morfeusza. Morfeusz okazuje się być naszym miejscem docelowym, naszą idealą i paroma innymi trudnymi słowami. Efekty są niesamowite. Ta skacze przez okno, znaczy skacze, to jest z 15 metrów, próbuje wyskoczyć do okna, jak Boga kocham, 1 na 1. 2 razy bardziej. I ucieka przez to przez budkę telefoniczną. Ja wiem, że 2007 w górę roczniki nie wiedzą, co to jest budka telefoniczna. Uwierzcie mi, kochani, teraz kącik Szymon Staruch, bo no 90 lata już tam, to lata poprzednie, to prawie 30 lat temu, to jest masakra. Kiedyś były budki telefoniczne i kiedyś się wkładało 2 złote, to był kiedyś majątek całej rodziny w większości i dzwoniło się. Halo? I normalnie było kiedyś tak, że były całe na miasto, bo kiedyś ludzie nie mieli telefonów i smartfonów, z którego prawdopodobnie oglądasz ten odcinek. To jest dramat. No i ona ucieka tam przez tę budkę telefoniczną, a przy okazji to prawie rozwala tą ciężarówką ta budka telefoniczna. Znaczy, budka telefoniczna jest rozwalona przez tą ciężarówkę, ale kitowcy i pan Smith mówią, że uciekli. To są ziomeczkowie Morfeusza i Neo. Teraz naszym celem, znaczy ich celem, a naszym celem też będzie Neo, bo on jest, cytuję, świadomy. Znaczy generalnie uważam, że ten film jest dla świadomych albo dla pierdolniętych, znaczy, dla tych takich... Matrix to jest tego typu film, który kochasz i nienawidzisz. Z jednej strony, jeżeli jesteś cholernym spiskowcem, szurem i tak dalej, to oszukują nas. Prawda jest zgoła inna. No i po tej mojej serii historiach spiskowymi, które stały się prawdą, szkoda by było mówić, że tak nie jest. Ale prawda jest inna! Prawda nas wyzwoli! Żyjemy w symulacji! Wiecie, to jest najgorsze, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że żyjemy w symulacji w związku z tak zwaną triadą. Z matematyki to jest związek logiczny, który mówi, że im więcej mamy dowodów na istnienie pewnego zjawiska, to tym większe prawdopodobieństwo, że to zjawisko zachodzi. I w przypadku triady, hipotezy symulacji, bo to o tym tłumaczę, są jakby 3 zdania, które generalnie mówią o tym, że hipoteza symulacji może być prawdziwa. Ludzkość sama się wykończy przed tym, aż stworzy idealną symulację, żeby móc zasymulować inną cywilizację. Mamy już na tyle zdolności obliczeniowe naszych komputerów, żeby symulować symulację cywilizacji podobnej do naszej, ale tego jakimś cudem nie robimy, więc żyjemy w symulacji. A po trzecie, żyjemy w symulacji, dlatego żyjemy w symulacji. No i mamy 3 zdania, z którego wynikają, że żyjemy, że możemy żyć w symulacji, więc A albo B albo C, więc D. Duża szansa jest na to, że żyjemy w symulacji. Do tego chciałem wam dorzucić. My widzimy budzącego się Neo. To znaczy on się nazywa Pan Adams. Albo inaczej Keanu Reeves. A jak się w cyberpunku nazywa? Jest kilkadziesiąt lat młodszy i kilkadziesiąt włosów na siwych włosów temu. No ale on dostaje wiadomość przez komputer. Neo, jesteś tam. Uważaj. Podążaj za białym królikiem. Jak ja kurwa to zobaczyłem, co nie, to mi się kurwa Reksio i przyjaciele. Reksio i czarodzieje mi się przypomniał. Tam była taka scena, że trzeba było popierać za tym Reksiem, co nie? I tam różne sekwencje dołków. Ja nienawidziłem tego. No i wpada ekipa, co nie? Taka, on jest hakerem, jak się okazuje. On jest programistą w fajnej korporacji, ale czasami dorabia też jako haker. No i on tam robi jakieś dziwne oprogramowanie dla jakiejś grupki, co nie? No i widzi na tatuażu, znaczy tatuaż pewnej kobitki, w którym jest biały królik. A on mówi, no chodź z nami się rozerwiesz na jakąś taką imprezę, na pochlej party i tak dalej. I on mówi, w porządku, ja bym sobie w sumie przeszedł, co nie? I on ma takie... I se poszli na taką imprezę, co nie? Na takie pochlej party dla upośledzonych, znaczy dla zwykłych ludzi. No i tam sobie spotyka taką typiarę. Znaczy on kompletnie nie wie, co to jest za typiara. To jest ta typiara z naszego początku, która przeszła z okna metr na metr. Nie wiem, to prawdopodobnie tutaj jeszcze potrafiła sobie make-up pierdzielność. To jest naprawdę fenomen. Jak ja ostatnio widzę, jak Weronika... 3 godziny ostatnio... 3 godziny, 1,5 godziny chyba spędziła na make-upie. To jest kurwa poświęcenie, panowie. To jest dramat. A on mówię, nagraj to. Nie, bo ja się wstydzę. No ja tam rozmawiam z Neo. Słyszałeś o Morfeuszu? Słyszałeś o Matrixie? Tak. Ja jestem świadomy. I nagle znowu się tam budzi się i ma takie oho, a to był tylko zły sen. Idzie do pracy, gdzie dostaje zrąbkę. Znaczy jebkę. Nie wiem, co tak się mówi w korporacyjnym świecie. Nigdy tam nie byłem. No ale później wraca do swojego boksa. No i tam dostaje paczkę z FedExu. To jest świetna reklama. Tam nie autopromocja, tylko lokowanie produktu na najwyższym poziomie. No jest tam ta paczka, co nie? No i w tej paczce tam jest telefon od Morfeusza. No i mówi, że idą do niego, żeby wychylił się z boksa i widzi pana Smitha i armię muminków, którzy to chcą go namierzyć. Morfeusz kieruje go odpowiednią sekwencją ruchów, która jest unpredictable dla zwykłego człowieka. Udaje im się uciec do innego pokoju, gdzie ma wspiąć się na rusztowanie. Temu już trochę zaczynają jaja mięknąć i mówi, że może kurwa jednak wolę, żeby mnie z roboty, niż miałem zostać wypierdolony z 40 piętra. Koniec końców leci na to rusztowanie. Puszcza przy okazji fona, a minionki namierzają typiarę i łapią go. Znaczy ja nie wiem, to była taka dziwna scena, że wiecie, tutaj ten się po rusztowaniu, a nagle jest tak ten i jakby to jest dla świadomych. To jest dla świadomych, to jest pokazanie tego, że system cię złapie, a jak będziesz próbował uciekać, to system i tak cię namierzy. Tak! Sure alert. No i tam ten porucznik Smith ma teczkę i w tej teczce są, mamy na ciebie haki, ale ja jestem nutym, że ale mamy na ciebie haki i zrobiliśmy te haki, bo jesteśmy systemem, jesteśmy złymi ludźmi systemu, jesteśmy w sumie systemem, który musi utrzymać na czym, ale tu się wytłumaczy na czym. No i porucznik mówi, to stosuje takie trochę 39 wannabe sposoby więźniów, przesłuchiwania więźniów, że ja też byłem taki jak ty. Chciałbym to skończyć. Skończmy z tym loopem. Baby, it's kinda crazy. How else to phrase it? Jak w momencie, w którym to nagrywam, zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie w momencie, w którym to wypuszczam, tam nasza baby śpiwo to. No i mam, że zrobię z tego najgroźniejszego przestępcę świata. No trudno, kto pytał. Przy okazji robią się efekty z zalepioną twarzą, a ci coś mu wszczepują. I wtedy jest takie, to jest 99 rok. Ja wtedy też wychodziłem z tamtego Matrix... Nie wiem z czego to wychodzi. Wychodziłem z innych części ciała, dobra, okej. No i robala mu takiego do pępka tam wciskają i generalnie on się budzi. I on takie, a to był tylko zły sen. No i znowu ktoś dzwoni. Okazuje się, że to jest Morfeusz. Pyta o meeting. Mówi, że ej, idziemy pod taki most, co nie? I pod tym mostem przyjeżdżają czarną furgonetką. Furgonetką. A oni tam, oczywiście, cyry, kiedy ktoś przyjeżdża czarną furgonetką. Wsiadasz, kurwa! Znaczy, rozumiecie, o co chodzi. I tam są dwie chyba baby i jakiś typ to prowadzi. I oni takie, jedna mu tam mówi... Hasta la nara, frajerze. Znaczy, musisz bić jesteś z nami albo przeciwko nam. A ta druga mówi, spokojnie, no dobry glina i zły glina, widzicie, to stare kino nie rdzewieje. I oni mówią, że wszystko będzie w porządku. I oni mają takiego, nie wiem, czy takiego Dysona se dobrego z jakiegoś sklepu wyciągnęli. To taki dyson trochę, tylko że oni mu to wszczepiają do pępka i mu wyciągają tą, nie wiem, to pijawka, pluskwa bardziej. Może to bardziej taki, nie wiem, owsik. No i oni mówią, że to jest sonda. Oni cię obserwują. To wszystko jest zaplanowana gra. Część Matrixa. I zawożą go do Morfeusza. I Morfeusz tam wyciąga scenę, ta kultowa scena. Jedyne, co ci mogę powiedzieć, jedyne, co ci mogę dać, to prawdę. Ale prawda będzie i tak zła. No kurwa, nie podpuszczam cię, ale wiesz, o co chodzi. Masz tu niebieska pigułka, kurwa, zażyjesz niebieską pigułkę, nic się nie dzieje, zapominasz o nas i pierdolimy, znaczy walimy to. czerwona, pokazujemy ci prawdę, która jest niewygodna, ale jest prawdziwa. Hipoteza maszyny snów, ale to za momencik. Wątek edukacyjny będzie potem. Neo zażywa czerwoną tabletkę. No i nic się nie dzieje, w sumie Morfeusz mu powiedział, że to jest taka sonda, która destabilizuje wszystko i generalnie wzięli go do takiego fotelu. No i w tym fotelu go przypinają tą całą aparaturą i tak dalej i on się budzi. I kurwa, jakbym ja się obudził w takim gównie, znaczy w takim jakby śluzie trochę z przypiętymi rureczkami i miał do głowy przypiętą taką sondę, nie wiem, co, taką igłę, taką kurwa na pół metra. I takie i takiego kokonu się wydza, i tam normalnie wyciąga te wszystko ten i tak dalej, tam w ogóle jakiś robot, kurwa, do niego przychodzi, zrzucają go do ścieków potem i przy tych ściekach ziomeczkowie go, halo, Neo, to ty, cześć, i tam go wzięli na statek kosmiczny. Ten statek to ma w ogóle dziwną nazwę, znaczy specjalnej troski bardziej. Statek, do którego go wzięli, nazywa się Nabuchodonozor. Ja nie wiem, jak Amerykanie powiedzieli tą nazwę, ale okazuje się, że z tego statku włamują się do Matrixa. I mamy tłumaczone i mamy przedstawienie ekipy. Tak naprawdę ważna jest tylko typiara i dwóch ciemnych braci i wąsacz, ale to może później. No i są w tak zwanym konstrukcie. I tutaj sobie cokolwiek wyobrażasz, to istnieje. Możesz sobie wyobrazić, że masz zarąbiste Porsche C11? Ferrari, kurwa, C11, Porsche C11, starego masz 112, jak chcesz, nie wiem. Generalnie możesz sobie wyobrazić super sportowe auto. W nim zasiadający Krzysztof Ibisz, który zapowiada twój odcinek. To jest moje marzenie. Krzysiu Ibisz zapowiadający naszą kochane serię. Mam nadzieję, że to się w ogóle spodoba wam. I to sobie możesz wyobrazić w tym konstrukcie, bo jesteś podpięta tam. To jest świat snów, w którym żyjesz najlepszym możliwym snem. Nie masz ręki, możesz mieć rękę. Nie masz nogi, możesz mieć nogę. Jesteś poparzona? Nie jesteś poparzona. I tam Morfeusz opowiada o tym, co się stało. Generalnie. I teraz to jest najgorsze, że sztuczna inteligencja wymknęła się spod kontroli w roku 2000 którymś. Sztuczna inteligencja rozpoczęła walkę z ludźmi. Zaczęło się walczenie, które doprowadziło do rozłamu planety, do zaciemnienia nieba, a o dziwo sztuczna inteligencja i roboty odżywiają się promieniami słonecznymi i energią elektryczną, która prawdopodobnie pochodziła z odnawialnych źródeł energii tam. Skoro było zasłonięte słońce, trzeba było brać energię elektryczną z czegoś innego. Ludzki mózg jest w stanie zasilić żarówkę, pewnie o tym słyszałeś, ale jest jak akumulator na energię dla tych maszyn, dlatego nauczono się hodować ludzi, tworząc symulację dla nich. Symulację zwaną jako Matrix, w której to mogą żyć życiem, które paradoksalnie sobie zapragną. Żadnego zakazu co do tego, co tam się dzieje. Jednakże ludzie zazwyczaj są nieświadomi i żyją normalnym życiem. A przy okazji stanowią pokarm dla sztucznej inteligencji i dla robotów, które to kiedy giną, bo ginąc w rzeczywistości wirtualnej, ginie twoja dusza. Kropiąc w rzeczywistości wirtualnej, kropie twoja dusza, a ciało bez duszy staje się tylko bezdusznym, bezuczuciowym pojemnikiem, więc jest usuwane, stanowiąc pożywkę dla młodych. Są w ogóle tam farmy tych młodych dzieci, ja nie wiem, abstrahując od tego, jak się tam rozmnażają, okej? Ludzie żyją w tym Matrixie, nie wiedząc, co jest po drugiej stronie, a prawda jest zgoła straszna. No i typ tam nie wierzy, ma atak paniki. Ja się w sumie nie dziwię. Bym się dowiedział na przykład, że w tym momencie, nie wiem, siedzę gdzieś, nie nagrywam dla was odcinka, ale siedzę gdzieś na przykład przykuty do jakiegoś sztucznego VR-a związany, skrępowany rękoma i nakurwiam warcaby, to też bym się zdziwił. No ale potem pyta, czy może wrócić do tego, a on mówi mu, ten Morfeusz, że ciężko i że nie mogli mu tego powiedzieć, kiedy był dzieckiem. Bo dopiero w odpowiednim wieku stajemy się świadomi tego, jakie decyzje możemy podjąć i tego, co możemy zrobić. No tak, no kurwa, ma rację. Odpalają program szkoleniowy, przy okazji dowiadujemy się, że wszczepując, mając te kurwa, nie wiem, jakiegoś USB-ka tutaj, możemy sobie z tyłu głowy, możemy sobie wszczepiwać odpowiednie programy. Programy do nauki kung fu na przykład. I tak samo uczy się tego właśnie Neo, by później obskoczyć spektakularny f***dol od Morfeusza. Tam przy okazji tego absolutnego wpierdzielu Morfeusz go uczy, że ej, ty nie oddychasz tutaj w tym programie, a przejmujesz się oddychaniem. Nie powinieneś przejmować się ograniczeniami, wiesz, zdejm kajdany, niech mury runą, runą. Cóż, on tam się dowiaduje tego, co nie? On tam opowiada o tym i... No i tam generalnie jest ten trening, nie będę wam nic mówił, co nie? I tam później są w kolejnej symulacji i tam mówi, że każdy wróg... Każdy jest tak naprawdę wrogiem, ponieważ w tej symulacji są tacy ludzie, którzy mają ją kontrolować, tacy szeryfowie, policjanci. Właśnie ten pan Smith jest jednym z nich, którzy to mogą się wtopić, dosłownie przemienić w każdego ludzia, to będziecie później widzieli, po to, żeby złapać ciebie, okej? I obowiązują w symulacji dokładnie te same prawa, zarówno tych police oficerów, jak i ich, więc można ich kropnąć. Są w pewien sposób śmiertelni, ale... są bardzo niebezpieczni. Przy okazji widzimy mątwy. Mątwy to są takie pojazdy, które szukają tego statku, tego Nabuchodonozora i innych, bo okazuje się, że istnieją również inni, którzy, ludzie, tacy normalni, powiedzmy, nie Matrixowi, którzy są schowani w jądrze ziemi. Jądro ziemi nazywa się Syjon. Syjon i generalnie tam dzieje się większość, tam ludzie się rodzą naturalnie, nie z probówki. Ja wiem, że nie powinienem tego mówić, sam jestem za in vitro. W sensie, no bo ja się zastanawiam, jeżeli jest osoba, która chce mieć dziecko, co nie, a na przykład nie może mieć dziecka, to dlaczego mamy jej zakazywać tego, żeby sobie je wyhodowała? Przecież moim zdaniem nawet o wiele bardziej je kocha, niż taka osoba, która wpadła. Dlaczego mamy to zakazywać? Nie wiem. Bo to nie religijne. No Jezus to się kurwa z czego urodził, kurwa? Z poczęcia jakiegoś takiego tego? No też trochę z in vitro jest. Potem spotykamy wąsacza. Wąsacz, który dewaguje z naszym Neo. Dlaczego nie wzięliśmy niebieskiej? Dlaczego lepiej nie było po prostu siedzieć spokojnie i mieć wyjebane po prostu? No i ten wąsacz jest kurwa podejrzany. Okazuje się, że gada z porucznikiem. Zdrajca! I on tam mówi, że generalnie ja ci wydam Morfiego, całą naszą ekipę, ale masz mi załatwić życie, żebym nie pamiętał tego, co się stało. I mówię, żebym był w miarę bogaty. A tak to... sam... Roman. No i potem jedzą jakąś papkę, to się okazuje, że to jest taka mieszanka do życia, co nie takie... Tutaj mogliście... Tutaj mogła się pojawić reklama takich, wiecie, tych kurwa... 10 w jednym składników odżywczych. On keto. No i tam chcą przedstawić Neo wyrocznik. Już wtedy sobie myślicie, jakieś pochodnie, jakieś kurwa ognie. Nie chuja, nie będzie takiego czegoś. No i tam jest typiara i inni kandydaci u tej wyroczni. No i kandydaci są bardzo świadomi. Tam kurwa gną łyżkę siłami umysłu. Lewitują klocki Lego, a jeden ma fryzurę podobną do mojej. Brother from another mother, albo z tego samego Matrixa. Ja jako mentor życiowy 15 lat młodszy tłumaczę Neo, że niech spróbuj gnięć łyżki. Wyobraź sobie, że tej łyżki nie ma. Kochaj życie, bo jest krótkie. Tak. I jest wyrocznia. I ona robi ciasteczka, ona jest taka cute. A ciu. Owsiane kurwa robi. I ona tam mówi, że no jestem wyrocznią kurwa, ale po ty tu sobie, ty sobie to uświadomiłeś wszystko. Co mi chciałbyś powiedzieć, Neo? Nie jestem wybrańcem, którego ma Morfeusz. No, brawo! No i dalej gadając znowu o Morfim, że on wierzy w Neo jak debil, że będzie musiał wybrać albo Morfi, albo ja, albo on, albo ono, albo Yoko Ono. No i potem daje mu ciasteczko i spiewa. Potem przyjechał wąsacz i zrobił dziwną minę, jakby wiecie, próbował pokazać panu, że tu jesteśmy Neo wtedy ogarnia, że ma tak zwane déjà vu, widząc kota, który się ten... gliczował. I oni mówią, że déjà vu to jest to, że wielki brat próbuje w jakiś sposób zmanipulować przestrzenią. Według hipotezy symulacji, w której my jesteśmy, w którą ja chciałem powiedzieć, efekt Mandeli jest czymś podobnym. Co to jest efekt Mandeli? Efekt Mandeli polega na tym, został spopularyzowany po tym, jak Nelson Mandela kropnął. Wszyscy uważają, że kropnął w więzieniu, a prawda jest taka, że po prostu on szedł trumną żałobną swojego żona i przez 2 godziny było to transmitowane w telewizji. Ale efekt Mandeli to jest coś, co my pamiętamy, a w rzeczywistości było zupełnie inaczej niż my pamiętamy. Przykład Looney Tunes. Niektórzy pamiętają, że na przykład ten ziomeczek, jak się nazywał ten ziomeczek? Tajkun z Monopoly miał monokl. W rzeczywistości tego monoklu nie miał. Tak samo jak legendarna scena z Darthem Vaderem. I am your father. W rzeczywistości nigdy się nie wydarzyła. Dodatkowo fani zespołu Queen mogą być na mnie wkurzeni, albo im We are the champions of the world, of the world, of the world, world. Tam nie jest, tam jest po prostu... Myszka Miki! Też! Niektórzy... Nie wiem, ona jest sadystką. Ona ma spodenki i ona ma guziki przyszyte do chyba skóry. A większość uważa, że tam były szelki. Albo Mazurek Dąbrowskiego, ale bardziej patriotycznie wlecimy. Bardziej patriotycznie wlecimy. Mazurek Dąbrowskiego. Kiedy my żyjemy? Nie póki my żyjemy. Kiedy? Cukier wanilinowy. Nie waniliowy. Nie Flintstonowie, tylko Flintstonowie. Ogon Pikachu też nie jest czarny, jest żółty. Co złego to nie ja. No i to jest podobno dowód na to, że żyjemy w Matrixie. Bo teraz miałem powiedzieć o tym, ile gigabajtów musiał mieć ten komputer, żeby w Matrixa całego uciąć. Ale to wam powiem za momencik, tak przy najbliższym splocie akcji, bo mówię, to trzeba podtrzymywać watch time w ogóle. Nie wiem, oglądasz to jeszcze, tam napisz jakiś... Co możesz napisać? Gołąb! Gołąb w komentarzu! O, gołąb, tak. Kurwa, siku mi się chce. A jestem w piwnicy. Widzicie to poświęcenie? Odlałbym się tutaj gdzieś do rogu, co nie? Ale się powiem, że tu kurwa przyjdą myszy i kurwa natomiast gołąb będziecie mi pisali szczury. To jest butelka, ja patrzę na butelkę teraz i tak. Chwila słabości mam. Dobra, generalnie dzieje się strzelanina, rozruba i biorą tego Morfeusza. Okej? Tam dzieje się 10 000 efektów specjalnych, ale biorą tego Morfeusza. No i nie można go przez to odpiąć z tego Matrixa, co nie? No i tam przy okazji ten pan Smith go przesłuchuje, mówi, że o, perfekcyjnie jest ten Matrix, my chcieliśmy wam dać... To nie jest pierwszy Matrix w ogóle, w pierwszym Matrixie chcieliśmy dać wam idealne życie, ale wy chcieliście doświadczać, jesteście dziwnym warunkiem, chcieliście zdobywać i chcieliście mieć tego fajnego życia od razu, widzieliście, że coś jest nie tak i to no, kurwa dziwne pierdolenie. Madara Uchiha to załatwił kurwa 15 sekund. Narutardy się cieszą, ale ci, którzy nie oglądali anime, to mają takie co? Anime! Tak, anime. Oglądam anime i się tego kurwa nie wstydzę. Od 20 prawie 5 lat się oglądam bajki. Tak, to jest moja wyhodowana sosna. Marian ma na imię. I przy okazji tego całego eventu Wosacz ich sabotuje, co nie? Ale później ta ekipa, która tam go niby miała, wiecie, tam była z nim na statku, którą on tam niby kropnął, ona go tam kropnęła. Także tam... Znaczy zostało ich ze 4, co nie? Tam Cimny, ta babka, Neo i to chyba... I ten Morfeusz, co nie? Ale tego Morfeusza przejęli. Mówią o tym Syjonie, co nie? Że trzeba kropnąć Morfiego albo się wysypie, bo... Oni jakby dostrajają fale mózgowe, częstotliwość fal mózgowych do częstotliwości fal mózgowych Morfiego, żeby móc czytać w myślach, więc po pewnym czasie on się złamie. No i ten Neo mówi mu, że trzeba mu pomóc, że ludzkość to jest zaraza, a AI to jest lek, że to jest kolejne jakby narzędzie, że to jest kolejny... To jest też teoria spiskowa, że... Tak naprawdę człowiek jest kolejnym łańcuchem ewolucji pomiędzy małpą a AI. Neo i typiara się zbroją, tam próbują zrobić, wiadomo, tam różne rzeczy. Przy okazji tamci próbują się dostroić, wiecie, te częstotliwości w postaci rtęci. Wszykują mu rtęć, to nie? Nie działa. Próbują manipulować Morfim, nie działa. No i Neo przy okazji robi dymy z typiarą. No i tam puf, puf, pif, 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 puf, puf, puf. No i są giga sceny, co mam k***a powiedzieć, oglądać. A nie, znaczy wspaniali ludzie. No i Neo odwala akcję, no i w windzie mówiąc nam, bo to oni tam generalnie spuszczają tą windę z ładunkiem, spuszczają tą windę z ładunkiem wybuchowym i on tam mówi, cytuję, po tym jak on się chce wciągnąć do góry siłą umysłu, łyżka nie istnieje. Super. No i 2 z 3 tych specjalnych agentów specjalnej troski wpada, są giga sceny, przy okazji mamy ten bullet time! Omygi, no. I walą typa, babka wpisują do łba program do obsługi śmigłowca, też bym tak chciał, chociaż ja mogę zakręcić śmigłem. Ta butelka wygląda coraz bardziej kusząco. No i walą typa, zaczyna się walka, śmigłowiec się rozwala, baba, no... akcja jest, co nie? Uratowali tego Morfeusza, wie co tam później ten... I chcą wychodzić, co nie? Wychodzą tam przy tym, to widzi bezdomny. I bezdomny ma takie omygi i pan Smith widzi, że bezdomny to widzi i się w niego zamienia. W bezdomnego. I daje 2 Ferrari księdzowi Rydzykowi. Może ksiądz Rydzyk złama Matrixa. No i tam oni się tepują i typiara mówi, że pani od przepowiedni powiedziała mi, że wszystko się tutaj spełnia, ale ja pokocham człowieka, który jest ten wyjątkowy taki, wybitny. One and only. No i ona się tepa, ale Smith później rozwala słuchawkę i zaczyna się soluwa. No i tam niby walczą, każdy powoli wychodzi. Tam wiecie niby, że o nie, wchodzą te mątwy, musimy zrobić szok impi, ale nie, jest symulacja, jak zrobimy ten szok impi, to go kropnie. No i tam wiadomo, młody w skrócie ogarnia, że to ja kreuję swoją rzeczywistość, to jest dla nas morał, że to my kreujemy swoją rzeczywistość, że możemy wszystko, jesteśmy zwycięzcami. O ile tylko wszystko jest w programie komputerowym, ile w ogóle musiałaby mieć pojemności giga komputer, który przechowałby symulację całej ludzkości? Już wam k***a tłumaczę. Mój ulubiony segment edukacyjny. Czekałem na k***a cały odcinek. Liczba wszystkich atomów dowolnej substancji na świecie. Bo my musimy policzyć, ile cząstek jest, co nie? Atomów. To jest... Tyle jest atomów we wszechświecie. Z tylu atomów składa się świat. Teraz każda cząstka potrzebuje 128 bitów podpanych od różnych raperów, aby obliczyć swoje położenie i pęd. Pęd, nie popęd. Pęd. Zaokrąglając to jakoś tam to razy to wam wyjdzie około 10 do 83 bitów. A to jest tylko do przechowywania danych. Teraz pomyślmy, że każda cząstka taka robi ruch góra-dół tylko. No to macie 2 razy 10 do 83 bitów. I to jest dużo. Ja nie będę oszukiwał, nie wiem ile to jest gigabajtów. Podzielmy sobie... Dobra kurwa, robię wam tutaj, bacie będziecie deadni. To jest tylko położenie cząstek. Bierzmy pod uwagę to, że jest 8 miliardów ludzi, minimum takich istot. Ludzki umysł wykonuje około 100 trylionów na sekundę, obliczeń, na 1 sekundę. Dla tych, którzy mają PS-a albo Xboxa, to jest bardziej wydajne. 100 teraflopów, czyli 100 000 trylionów na sekundę, razy 8 miliardów ludzi, razy jeszcze jakiegoś kota, psa, wiewiórkę, nie wiem, mrówkę, do pomyślenia tego, co ona ma zrobić. To jest potrzebne by było korzystanie, nie wiem, z energii ze sfer Dysona, z energii czarnej dziury, aby mieć taką pojemność, która by przechowała to wszystko. To oznacza, że teoria symulacji jest podważalna. Istnieje coś takiego jak gry, co nie? I zwolennicy teorii symulacji często mówią, że gry są fajnym sposobem na ukazanie tego, jak może symulacja w rzeczywistości wyglądać. Tyle powierzchni, ile tam wam wcześniej powiedziałem, zajmowałaby gra zwana światem, jeżeli nie byłoby czegoś, co się nazywa renderowaniem w czasie rzeczywistym. O co chodzi? Że jak widzisz budynek, ok? Chodzi o to, że jak masz budynek i ty jesteś przed tym budynkiem, ok? To renderuje się tylko powierzchnia budynku, nie jego wnętrze. Wnętrze się renderuje dopiero wtedy, kiedy ty w tym wnętrzu jesteś. Więc w ten sposób oszczędza się zasoby. Całego wszechświata nie musimy renderować, musimy renderować przestrzeń wokół Ziemi. A w miarę oddalania się coraz bardziej będziemy renderować ten obraz. No ale powiecie mi, że takie coś nie istnieje, bo to by wskazywało na to, że nasz wszechświat musiałby inaczej się zachowywać, kiedy my go widzimy, a inaczej, kiedy go k***a nie widzimy. I tak się k***a dzieje, to jest najlepsze. Mówi o tym doświadczenie Younga. Mamy takie działko, które wystrzeliwuje elektrony, ok? I teraz mamy taką pojedynczą szparę, a tu jest ściana, ok? No i kiedy przechodzą te elektrony przez tą szparę, powstaje obraz i on jest zazwyczaj taki po prostu. Po prostu taki zlepiony w kubkę, ok? Ale kiedy powstają 2 dziury, to już obraz jest zupełnie inny. Kiedy elektrony przechodzą przez 2 dziurki, tu i tu, przechodzą przez 2 dziurki, w falach jest tak, że kiedy przepuścimy przez 2 dziurki, ok, fale, to zmienia się ich ośrodek i one się wzajemnie na siebie nakładają, powodując wzburzenia i wzgłośnienia. W przypadku elektronów, czy też światła, powstają tak zwane prążki. I na ścianie macie taki obraz. Nazywa się to fachowo wzorem interferencyjnym. Jeżeli będziemy wystrzeliwać elektrony przez dwie szpary oddalone od siebie, widzimy to. Jeżeli wystrzelimy przez jedną szparę, widzimy jeden wzór zbitki. Jeżeli wystrzelimy przez dwie szpary, widzimy to. A powinniśmy widzieć raczej dwa wzory zbitek, prawda? Przez lata myślano, że ten wzór takiej zbitki nie powstaje, tylko powstaje coś takiego, ze względu na to, że elektrony przechodząc przez szczelinę zbijają się ze sobą mniej lub bardziej i się oddalają od siebie, co nie? Jednakże postanowiono to sprawdzić i stworzono taką maszynę, która wystrzeliwuje dokładnie jeden elektron w jednym momencie. I powiedzieć wam, co tam wtedy było? Nadal to samo było, nadal była ta siatka. Ten wzór interferencyjny nadal występował. I postanowiono umieścić detektor przed tymi szczelinami. Detektor obserwował elektrony. I wtedy sprawy z dziwnych zmieniły się w paranormalne. DJ Pasa nie do. Gdy tylko ktoś widział elektrony, które przechodzą raz tu, raz tu, nagle na ścianie pojawił się wzór, o którym wam tłumaczyłem. Ten wzór, zbitka, nieporozrzucane. I to było, kiedy detektory zostały zamocowane. Kiedy detektory zniknęły, obraz wrócił do postaci takiej, którą oczekiwano. To tak jakby cząstki były świadome, że są obserwowane. I w zależności od tego, co się działo, dokonywały wyboru, co jest bardziej optymalne. To się nazywało tak zwanym eksperymentem Wheelera. Elektrony zachowują się jak fale, gdy ktoś ich nie widzi, a jak cząstki, gdy ktoś je widzi. To jest pojebane. W momencie podjęcia decyzji o ich obserwacji cząstki zmieniają swój stan, cofając się de facto w czasie. Trochę. To jest taka najbardziej współczesna nam... Najbardziej współczesny dowód hipotezy symulacji, to, że cząstki tak naprawdę dostosowują się do tego, czy je widzisz, czy nie. No bo co by się działo, gdybyśmy w ten sposób widzieli światło oddalone o paręset milionów lat świetlnych? Co się dzieje, to mówimy, że światłem lokalnie, na bardzo małej odległości, metra, dwóch, nie wiem, nawet krócej. A co by się działo ze światłem oddalonym o 100 milionów lat? I to, o czym mówię, nazywa się tak zwaną przyczynowością wsteczną, możecie sobie poczytać. Dokładnie to samo robi silnik gry wideo, kiedy nie patrzymy. Ustawia się w taki sposób, żeby obraz był jak najbardziej realistyczny dla odbiorcy, który go widzi. To doskonały sposób na zaoszczędzenie zasobów obliczeniowych. I teraz powiecie, no ale istnieje coś takiego jak fizyka kwantowa, splątania kwantowe i tak dalej, i tak dalej. Ale bierzemy te splątania kwantowe i fizykę kwantową tylko wtedy, kiedy nie uwzględniamy praw fizyki, czyli naturalnych ograniczeń, które symulacja przed nami by rozwinęła. Ale wiecie, co jest jeszcze najgorsze? Że idąc tą logiką, że ta symulacja jest, to wyobrażenie tego, że istnieje coś takiego jak Bóg, jest całkiem zasadne. Że istnieje osoba kontrolująca symulację. No i tam młody w skrócie ogarniasz, tu ja kreuję rzeczywistość, rozpoczyna się epicka Epic Battle Duel. I później mątwy się zbliżają, tam wiecie, akcja, akcja, akcja. I tam, on tam biegnie do wyjścia, ten Neo, i oni tam mają do wyjścia, biegnie. Nagle o pan Smith kropnął, strzelili go, kropnął, o nie, nie żyje, babka mówi, kończę Neo. I go tam całuje w czółko, tam wiadomo, power of love. Power of love jest wieczne. I tam generalnie on magicznie ożywa, nie wiem, z tym buziakami, nie wiem co tam było, że no nie se wyciągnął wszystkie kulki z tego i później robi takie, oni tam do niego strzelają, on mówi stop, don't touch me there, this is my nonosphere. I normalnie się zatrzymały wszystkie kule i kropną jednego typa i oni tam widzą, panowie Smithowie, że ohoho, my żartowaliśmy, idziemy stąd. No i se poszli i on generalnie wyszedł z tej symulacji, no i jest szok EMP, nie ożyje, happy end, to znaczy nie do końca, bo nadal mamy parę miliardów ludzi w tym, ale... I tam, nie wiem, mówią nagle, Neo tam mówił jakby do wszystkich ludzi w Matrixie, że systemie, masz przejeban. No i zakłada okularki i jazda w górę, to the moon! Jak każdy kryptowaluciarz. Fajnie, ale z tymi poleciałem trochę, co z tymi elektronami? No ale cóż, tak samo mogłem polecieć, na przykład w Asteriksie i Obeliksie misja Kleopatra, mogę wam opowiedzieć o tym. Piramidy mogły być antycznymi elektrowniami atomowymi. Tak, nie przesłyszałeś, Jasiu. Ale może o tym za tydzień w kolejnym odcinku. Daj znać, czy taki format Ci leży. Chętnie poczytam Wasze komentarze i jak coś, to lecimy dalej. Z kolejnymi filmami. Czekam na Wasze propozycje tutaj na dole. Hej!